Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Legends. No i tak, ja powiem wam szczerze, że te trzy odcinki nagrywam prosto, bez żadnej przerwy. Miałem robić Switcha, ale jakoś mi ten Minecraft teraz wszedł. Więc stwierdziłem, że na razie nie będę go przerywał, tylko od razu sobie będziemy to kontynuować. I no, rozwalamy bazę zielonego. Mieliśmy ich prawie setkę, 99. Teraz jest już 97. Nie wiem, czy się reszta podziała, ale okej. Zdychali. Do lawy wpadli. Kolejne. No i niepotrzebnie go kikałem. Tych baryny mam już full. Nie to lawy. Obserdaku, chodź tu. Wow, żyłeś nawet. Żyliście nawet, brawo. Brawo, Jasiu. Powinien się zająć najpierw tym ulepszaczem. Walimy na pyrkę, walimy. To co może mi krzywdę zrobić, to przy okazji musimy zniszczyć. Teraz ten pryzmaryn. No i kici w oko, rokokoko. Nie słuchacie, to tak jest. Spawner. Ups. Kolejny pregolem teraz spadnie. Chodź tu, gnoju, chodź, 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 chodź. To nie, tam była wieża. Wieża lepiej byłoby walnąć. Zdalona, rozwalona. Tu jeszcze jest jedna wieża. Rozwalcie tu wieżę. Chyba jest tym golem. Tak, on tam siedzi. Kurde, co tu się dzieje? Co tu się dzieje, kochani? To jest normalnie... walka na śmierć i życie. Ale chyba lewym lepiej to wychodzi, jak się robi. Mała strata. Dobra, jednostki, chodźcie. Dobra. Muszę przejść jednostek. Portal full, ale nie do ognia. Nie do ognia, gołgony. Jezu, Jezu. Naprawdę, po prostu czasami tak kurde dość. Dobra, wbiły.
jest chroniony przez niezniszczalnego. Najpierw musisz pokonać ich przywódcę. Oko za oko. Damy radę. Wow, co tu się dzieje? No ale trochę po nosku zostaje. Dajcie pigmy przy okazji. Szybko na walkę, bo w sumie nie ma żadnych komorów. Z dawno poległ w sumie. Uuu, ale jeszcze zombiaków to nie mamy. No zrobimy tego, 13 zombiaków. 11. Trzeba to inaczej zrobić. Uciekamy stąd. Musimy iść po golemy tu najpierw. Te golemy jednak to mają jakąś przebitkę, ale... Ale powiem osobiście, że na takie właśnie... walki to one są ciężkie. Gdyby nie ten pathfinding, to by było spoko, ale... W tym to jest dramat. W tym to jest dramat. Dobra, zrób tutaj spawner na szybko. Tu im szafy też się przydały. Odwołaj wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I reszta standard. Full zombie. Pięćdziesięciu czterech. Jeszcze jakbyśmy wzięli zombiaki stamtąd, to było w ogóle elegancko. To ja w ogóle to tutaj... Ja sobie zbiorę to drewno. To jest tego za dużo. Tutaj jest tego definitywnie za dużo. Tego redstone'a. Witam was zombiaczki, zapraszam was do swojej armii. Was trochę jest. 65 już, świetnie. O, trochę ich tu zbierzemy. Trochę ich tu zbierzemy. A? Żółw nam by się pierdzielił do armii. Siła, pamiętajcie. Jak się dorwiemy teraz do tego bossa, to go poszatkujemy. Bo tak, już więcej to zombie nie ma, więc możemy stąd śmiało robić wypad. Tak są. Tylko i mounta wziąłem. Dobrze. Niedobrze. Dobra, ale teraz naprawdę już zombiaków chyba nie ma. Więc śmiało możemy się tutaj teleportować. Miało się możemy teleportować, idziemy znów na Elboso. Elboso. Zostanie już nam tylko i wyłącznie po tym Bastion Zardników. Bastion Zardników. To nie jest Bastion Zardników. Jest Baza Zardników. Tyk. Zbieramy jeszcze po drodze wszystko, co się nadaje do walki. I teraz pytanie, my z tej strony atakowaliśmy, dobra. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Tam jeden szkielet chyba został? Nie, zombiek został, ale to nie nasz.
Tylko błagam, teraz nie wpierdzielcie się do tej lawy, proszę. Dziwo, jeszcze się nie wpierdzieliły do lawy. Nieźle. Ja nawet takie kółeczko zrobię, żeby one się mogły bez problemu tutaj wbić. Walimy. Co wy robicie? Ej! Nie wiem, no po prostu mnie te moby to... Ta góra piglinów zaraz runie! Walcz dalej! Nie rozumiem tego, co one tu tym robią, naprawdę. Tego potwora, ale ty możesz to zrobić. Taki mam plan. Jedyne co ja mogę robić, to stać przy tej bramie, żeby one nie mogły wejść. A tam się ładnie dzieje. Ej, dwie wieże powstały. Co tu się stało? Ej! Czemu dwie wieże powstały? Albo ich nie zauważyłem wcześniej. Rozmawiaki sobie tańczą po lewej stronie. Nie wiem, co się dzieje. Dobra. Padło? Padło. Dzięki sprytowi i sercu. Horda Bastionu już nam nie zagrozi. Golem poległ. Aha, a ja sobie tutaj do was gadam, a okazało się, że mam wyciszony mikrofon. Przepraszam za to. Ja sobie nawet na cutscenkach wyciszam mikrofon, żeby was nie drażnić tym, że ja sobie tam palę w międzyczasie tych cutscenek, żeby nie było tego słychać. No i tym razem nie zauważyłem, że mam wyciszony mikrofon. Więc przepraszam was za to. Chodziło mi o to, że tu już mam ładnie wyklirowane wszystko. I tak naprawdę zostało nam tylko i wyłącznie hordy zordników, dwie sztuki i to już będzie wszystko. Taki mam zamiar właśnie teraz to zrobić. No niestety, ta horda jest irytująca, jeżeli chodzi o walki. Ale zrobić trzeba. Raz, dwa, trzy. Widziałem, że zabrakło. Już
368, dobra, starczy. Nie wiem, czy zrobimy to jeszcze dzisiaj, mam nadzieję, że tak, ale... Ale różnie to bywa. Okej. Tutaj również mogę sobie to wszystko porespić. Byłoby szybciej. Planują inwazję, tak? Idziemy tu. Po kolei niestety. Już mnie cholera bierze, jak to tylko widzę, wiecie? Naprawdę. Te bastiony są bardzo źle zrobione. Nie podobają mi się w ogóle. Są irytujące. Gdyby jeszcze dało się robić jakieś schody czy coś, to jeszcze tak, ale... To się tego robić nie da. Trzeba znaleźć sobie najpierw miejsce, gdzie możemy się w ogóle dostać. Żeby jeszcze to AI było lepsze. Nigdy się nie wycofują. Teraz będą walczyć jeszcze zacieklej. No one spadają, one idą tu i mają problem. Chodźcie tędy. Walić, 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 bo szybkie, dobra. Dla mnie lepiej jest odejść znów, wziąć jednostki, które tam pozostawały i znów wejść, bo one po prostu nie rozumieją, że trzeba wejść po schodach. Serio, irytujące. Irytujące. Spadały im wszystkie. Sztuki. Rzeczby sztuki. W ogóle golemy pozostawały. Ojej. Lalkum polenku. Wejście na drugą stronę. Muszę nie jest tak tragicznie. Dostajemy strasznie po nosie, bo nasze kurde zombie śpią. Spadły kolejne. No, leczcie. Nie ruszajcie się, proszę. Dobra, mamy wejście tu. Jak się człowiek urza, tak nie jest tragicznie jeszcze. Dobra. Ojcie kto? Dobra. Walcie w to, ja idę po resztę, która tam pozostawała. Tam same golemy pozostawały. A golemy są, no dobra, zmieniam zdanie, są istotne. Golemy są jak najbardziej istotne. Pigliny szukają zemsty. Jak się szukają? Nie znajdą. Jak to tylko spadało. No w ogóle ich spada tu sporo. 50 jednostek na samym dole, no bez jaj. To są po prostu żarty. Au. Niezły
aim pod przyjaciela. Walcie w to. Będę te spawnery porozwalać. No rozwalcie. Wow, wow, wow. Horda bastionu to jest najgorszy bastion do zrobienia. Znaczy, horda bastionu, horda zarodników, przepraszam. Nie wyczułem się. Ale coś tam. Dragolem poległ. Tak myślałem. Teraz Shiro też polegnie. Teraz Shiro też polegnie. Tu jeszcze dwa spawnery. Au, 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 daj pół serca, daj pół serca, daj pół serca. Gdzie wy idziecie? Gdzie? Co wy tu robicie? Mam jedno serce. Jezu, wy mieliście tu. Lecz się. Leczyć. Lipa. Półtora serca. Dałem sam chyba. Pół serduszka. Ale dostałem po nosku. Większość jednostek, które mam, to nawet nie umiera, nawet spada po prostu, no. To jest irytujące, mega, no wszystkie golemy i tak dalej. My nie możemy walić pełną siłą armii, bo ta armia nam spada. Oni się nie pilnują. Oni jak tak, to nie chcą zeskoczyć albo skoczyć na lawę na przykład, ale jeżeli chodzi o spadanie z tych skarb, to już nie widzą problemu, żadnego. To mnie irytuje w tej grze. Poprawione AI powinno być natychmiastowo. To po prostu powinien być day one patch. Day one patch. Wszystkie, mówię, pozlatywały te golemy. Nie tylko golemy. Zombiaki. O, dobra. Musimy się wycofać, no. Nie ma innej opcji. Nie chciałem to. Ale może to i lepiej. Przy okazji sobie wezmę drewno, które tam jest w skrzyniach. Się Shiro przyciął. Okej. Okay. Źródło. O, tam się jeszcze porespiły te. Villagery. Się porespiły villagery. To może nie byłoby głupie, żeby je wziąć. One były tu chyba. Z przyjemnością sobie je wezmę. No już są trochę bez sensu, ale je wezmę. Zobaczmy na przykład jeszcze do zombie. Przecież ja chciałem tutaj to wyciąć. Czemu to nie wycięło? Osiągnięto limit zasobów, okej. Okay. Osiągnięto limit zasobów, ciekawe. Dzień dobry. L-zombie. O, ile was tu jest. A razem z żółwiem. Ten żółw pada i wraca tutaj. Jeszcze. Chętny do walki. O, tu was jest sporo. Standardowo ktoś musiał mi przerwać nagrywanie, nic nowego.
Ale już kontynuujemy, troszkę czasu pewnie minęło w Minecrafcie. Bo zostawiłem grę odpaloną. Nie wiem, co tam się działo. Nic nie planuję, żadnej inwazji? Chyba nie. Chyba nie. Dobra, zbieramy dalej sobie oczywiście zombie. To pamiętaj, że możemy sobie jeszcze ich porespić sami. Ciebie. Dobra, tu wszystko. Tu wszystko, tu wszystko. Tu też ich nie widzę. Tam jeszcze jest. Jakaś końcówka tego zombiaka. Głównie jedna sztuka. Końcówka zombiaka. Co ja w ogóle powiedziałem? Tu jeszcze jest jeden. Widzę cię, przyjacielu. To weźmiemy pewnie przy okazji. No jednak nie. No i lecimy. Miejmy nadzieję, że uda nam się już to rozwalić do końca, bo... No nie trawię tego bastionu. Czy my mamy jakichś leczących przyjacieli? Nie ma, mamy jednego, dwóch. Raz, dwa, trzy. I reszta zombie. Czemu wy mnie wypychacie, idioci? No, po prostu mam was dość. Uff, proszę, wszyscy. Tyk. Wzięci. 95 jednostek, no to już powinno starczyć. O ile znów nam się nie spierdzielą, to nam powinno wystarczyć. Tam w sumie na szczęście ten cholerny portal nie jest jakoś zabezpieczony, więc to jedyny profit. To jest jedyny profit tego wszystkiego. Zostaje nam ostatnia horda. Teraz znajdź, człowieku, miejsce, gdzie by tam się wspinęliśmy. Gdzie to było? Chyba nie tędy. Tam. Tutaj? Czy nie tutaj? Oczywiście, że nie tutaj. Tu jest, dobra. Mamy to. Błagam, wejdźcie jak normalne zombie. No, tędy. Kółeczko zrobimy. Szybko. Portal jest walony już na pyrkę. Rozwalili to, rozwalili to. A ja poprowadzę tych przy okazji. Albo może jebać to. Walcie w portal. Zrobimy portal, to i reszta się też zniszczy. Jesteś już blisko! Walcz dalej! Oczywiście to spadł! A nie, nie spadł. Jeszcze. Jeszcze dosłownie. Dobra, portal wyjęty. Oh.
Ta horda karmi coś strasznego w Nederze. Obawiam się, że wkrótce wszyscy będziemy zagrożeni. Wszystkie wzięte, 65, no dużo ich nie zostało. Ale chyba wszystkie, które miały wzięte, są wzięte. Została ostatnia horda bastionu. Czy my ją dzisiaj damy radę jeszcze zrobić? To jest dobre pytanie. No tak to, jeżeli damy radę ją zrobić, to zostanie tylko jeden odcinek jeszcze, żeby skończyć Minecraft Legends. Ciekawe. Wiem, że się większość pospieprzała. Dobra, więcej was nie ma? Czy jesteście tylko gdzieś pochowane? No jest to pewnie jesteście tylko pochowane. No może i nie? Chyba jednak ich nie ma. To jest pan tylko nieprzyjaciel, który zginął na sam widok. Zginął na sam widok. No dobra. O, tu golem jest. Czy mamy wszystkie golemy? Tam jeden chyba siadł, czy nie? Jednego nie ma, spawnera nie ma. Spawner jest tam gdzieś. No jest tu. No, bez jaj. No i co, i wy stoicie teraz? Chodźcie. Ale one są problematyczne. Ostatni bastion. Mamy 66 jednostek, więc ja nawet nie liczę na to, że my to szybko pokonamy. W ogóle nawet w nie będę tutaj wbijał. Wam jest to niepotrzebne. Najpierw research. Research, który musimy zrobić, żeby dowiedzieć się, jak tam w ogóle wejść. No i tu już klucze. Kurde, 3 klucze. Nawet widzę, jak tam wejść. Pigliny nigdy się nie wycofują. Teraz będą walczyć jeszcze zacieklej. Ja się za to wycofuję. Kurwa, to kolejka jak do Pepco, no. Walczyć to. Jednego straciliśmy niestety już. Jezu, jak mi irytuje to budowanie. Cały czas przeskakuje i przeskakuje. Walcie w to. A ja się zajmę kolejną budową. Serio, przekroczono maksymalną wysokość. No jaja sobie robicie. Jeszcze się zapakowałem w kwiatku. O Jezu. Najgorszy bastion ever. Czy najgorszy bastion ever, bo to jest cała zgrania tych bastionów. Tak, to jest klucz, to i tak musimy tutaj przejść. Nie spadajcie! Strzelający patrzą. Wejść? Będzie znów przekroczona maksymalna wysokość? Chyba nie. Najgorsze ever bastiony, naprawdę.
pospadało już nic. Za to tutaj są. No i cała moja zgraja oczywiście przyszła. No ja już na nich poczekam, może one sobie tu przyjdą. O matko boska. Jeden został. No niby jesteśmy. Całość padła. Wpadła, nie padła, przepraszam. To jest Genoa, to jest Genoa. Jesteście naocznymi świadkami, co robią tutaj te nasze moby. No to jest po prostu śmiech na sali. To jest kurwa śmiech. To jest łzy. Nie wiem, co one robią, naprawdę. Pytałem się poszczególnie w ankiecie, co byście zmienili w tej grze. Właśnie zauważyłem, że dużo osób rozpisało, że AI mobów. To jest po prostu paskudne. Nie zgadzam się w 100%. Trzeba wykończyć, póki jeszcze możemy. Póki jeszcze możemy. Dobra. Bragolem pole. Akurat to mnie nie dziwi. Ups. Do serca. U serca. No co mnie? Ogień. Można, można. Z czymś ogniem. Kurde. No zbieramy te jednostki. Nie mamy zbyt innego wyboru. No dobra. Jesteśmy w której wiosce? Tutaj jesteśmy. Pozbierajmy sobie te jednostki. Będziemy mieć sporo villagerów, jeżeli chodzi o to. Może villagerzy też nie są tacy źli. Ale ich jest malutko. Się już tu nie respią. Uuu, to lipa. Myślę, że kolejne testy będą na nas czekać, coś kompani. Ale nie. Thank you.
Dobra. Wszyscy, wszyscy. Standardowo znów jeszcze idziemy po zombiaki. Taki, no tak, oczywiście. Musimy się spieprzyć, przecież to standard. Z tamtą stronę. 96 jednostek. Weźmiemy zębiaki, będziemy mieć coś koło 90. Myślę, że to już powinno starczyć, żeby wykończyć ten bastion. Myślę, że to już wystarczy, żeby wykończyć tamten bastion i mieć święty spokój, bo naprawdę te bastiony są tak do dupy. No, się dopiero respią. 7 plus 1 żółw. Seteczka. Już zombiaków nie widzę. O, tu jeszcze jeden. Dobra, tyle nam starczy. Chodźmy, zakończmy tą walkę nierówną. To jeszcze mam jej serdecznie dosyć. Naprawdę. Serdecznie mam już dosyć. Oczywiście jeszcze musieliśmy się spieprzyć. No i zgubiliśmy już chyba dwóch. Bo te jednostki też nie są za mocne. Gdzie ta inwazja? Na razie żadnej nie widać. Co teraz? Nie. Nie wiem, to inwazje raz są, raz ich nie ma. Dziwnie to wygląda wszystko. Dobra, w ogóle gdzie my idziemy? Mieliśmy iść tu. Czy dobrze szliśmy w teorii, ale... bez znacznika. No i zaiste pewnie teraz jak rozwalimy już ten bastion. Hordę zaredników. Pewnie zostanie nam już tylko i wyłącznie główny boss, bo z tego co pisaliście, to właśnie ten boss się respi. Pokonaniu wszystkich. Au. Au. Jak małyż poleciałem, naprawdę. Jeszcze nic mi nie padło. Szukamy naszego typowego wejścia, które robiliśmy. Ale go nie widać. Ale go nie widać. Dobra, widzę, że tutaj coś było budowane, więc pewnie gdzieś to tutaj jest. Z drugiej strony. Gdzieś tu? Proszę? Tak, jest wejście, dobra. Pójdziemy nawet takim zamaszystym krokiem. Ja już muszę odcinek powoli kończyć, ale chyba zrobimy dłuższy odcinek, żeby zrespić tego bossa już. I żeby był święty spokój. Au. Walić na pyrkę, walić na pyrkę. To wy się tym zajmijcie w takim razie. Twoja obecność wywołuje poruszenie wśród piglinów. Au. Dobra, szukamy klucza. Jest klucz, 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 klucz. Tam jest tylko spawn. Tam jest klucz. Jeśli tak muszę, wiecie, jeszcze przy okazji troszeczkę poddefować. Nie spadajcie mi stamtąd. No, weź trochę nas ulecz. Au. Au.
Dobra, grupo, wal w to. Dacie radę tam pójść? Ten kluczyk. Wy możecie jak prawdziwe zombie ruszyć dupę. Au. Kolejny klucz jest... Nie widzę klucza. Tam jest, dobra, widzę go. Tam kluczyk też jest walony. Wyjdźcie już w tą stronę. Pójdę po te jednostki, bo tam się po prostu wytłuką. Chodźcie. Jeden klucz. No gdzie są nasze jednostki, przepraszam bardzo. Nie, no kurwa, pospadały wszystkie, prawda? Bosk. No oczywiście, że pospadały. Ej, to nie był klucz. Ej, pomyliłem się. Pomyłka. Nie jest klucz, dobrze mówiłem. Chodźcie w to. Kluczyk. Au. O, wszędzie? Tam gdzie? Został tylko portal. Ja idę po tamte jednostki, które spadały. Oczywiście tam są upośledzone i to mocno. Nawet zdaję sobie sprawę, gdzie one pospadały. Ty to w ogóle jesteś tu. Nie wiem jakim cudem. Tu jest villager. Au! Jaki snajpęk! No właśnie, tu jest od groma. Tyle jednostek, i pospadało. Widzę, że nawet nie muszę podnieść. Pigliny będą bronić tego portalu kłami i kopytami! Nie odpuszczaj! Czy tam golemów brakuje przy okazji? O, chyba się golem znalazł. Nawet dwa się znalazły, ciekawe. Trzy się znalazły. Wszystkie się poznajdywały. W końcu. W końcu. Się to wyczuć. Dewastator opuścił Nether. Są tutaj. No są. Dobra, moi drodzy, ale to było na tyle. Ja tylko wyłączyłem nagrywanie, więc jeżeli taką delikatną ścinkę mi się to... Przepraszam. Chciałem tylko wyłączyć wyciszenie.
I został nam tylko jeden przywódca, tak? Obszar ten został skażony złośliwością piglinów. Więc w następnym odcinku postaram się dokończyć tą hordę zarodników. No i myślę, że zostanie nam ostatni boss. A tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro. A my się widzimy w ostatnim odcinku z Minecraft Legends. Trzymajcie się, hej hej!